Witam. Dzień Ma dobry. mamy chwilkę, żeby porozmawiać. No właśnie, ja chciałam właśnie powiedzieć, dlaczego nazywacie się właśnie Świadkowie Jehowy, a inni na przykład nazywają się Adwentyści albo Baptyści. To która nazwa jest prawdziwa? Zachęcam do przeczytania Księgi Izajasza, 43 rozdział, 9, 10 werset. Tam wyraźnie jego nam mówię, wy jesteście moimi świadkami. I stąd wzięliśmy tą nazwę. Aha. A na przykład a Dzieje Apostolskie 1:8 jest napisane, że bądźcie moimi świadkami po krańce ziemi w Judei, czyli tu chodzi o świadków Chrystusa, żebyśmy świadczyli o Chrystusie. Apostołowie, że głosili Chrystusa, byli Panu, jego świadkami. Ale Pani chce teraz na jednym wersecie bazować, czy bierze pod uwagę całą Biblię? No możemy całą Biblię wziąć, tak. No, no właśnie, skoro więcej fragmentów wskazuje na to, że jesteśmy świadkami Jehowy i chyba ważniejsza jest postać samego Boga niż Jego Syna. Syn oczywiście jest bardzo ważny, ponieważ złożył za nas ofiarę, ale to w końcu Jehowa go stworzył. No to czyli ten Syn jest naszym Zbawicielem, tak? I teraz zbawienie mamy w Synu, w Chrystusie. Jak będziemy naśladować Chrystusa, to będziemy żyć w Jego Królestwie, bo Jego Ojciec Mu wszystko przekazał, Ojciec Chrystusa. No i dlatego mamy świadczyć o Chrystusie, że jest naszym Zbawicielem, Bogiem, Ojcem, Królem. A Ojcem? A w którym to momencie jest Ojcem? Izajasza 9:5-6. Skoro jest Synem Bożym, no to jak może być Ojcem? No także ja też byłam córką, a teraz jestem matką. No. I że Jezus ma dzieci. Hebrajczyków 2:13. Oto ja i dzieci, które dał mi Jehowa. O właśnie, ale ktoś mu dał Jehowa. No właśnie. Czyli Jehowa jest dalej Ojcem. Naszym Jehowa jest Stwórcą, a nie Jezus. Stwórcą i Ojcem jest dla Jezusa Chrystusa. No, jakiego macie znania? Bo ja powiedziałam, kim jest. No ja urodziłam się w religii katolickiej. Ale jakiego jest Pani wyznania? Ja wiem, że to są piękne odpowiedzi. Urodziłam się. Ja się też urodziłem w religii katolickiej. Ja się nie pytałem, w jakiej religii Pani się urodziła, tylko jakiego jest Pani wyznania. No ja teraz wyznaję właśnie Jezusa Chrystusa. On nie, proszę Pani, to nie jest dalej odpowiedź na moje pytanie. Albo Pani ma odwagę powiedzieć, no mówię ja, albo no, kłamywać. Nie, ja nie mogę kłamać, bo kłamcy Królestwa no, Bożego nie odziedziczą. Pani nie chce powiedzieć mi prawdę. No mówię prawdę. Ja wyznaję wiarę w Jezusa Chrystusa. Wierzę, tak jak Abraham miał wiarę, Noe. Ja nie mam religii. Chrystusa, wierzę w wierzę w Jehowę Boga, ale jestem świadkiem Jehowy. Świadkiem Jehowy. Ktoś jest katolikiem. Ktoś jest, sama Pani powiedziała, adwentystą Dnia Siódmego. A Pani nie chce powiedzieć, kim jest. No ja jestem uczennicą Jezusa Chrystusa. I dalej, uczę pani, się. Dalej Pani chce mnie wprowadzać w błąd, czarować na wszystkie nie, strony. Nie czaruję, bo ja mówię, że... Nie możemy w ten sposób rozmawiać, skoro Pani nie jest wobec mnie szczera. Ale to, bracie, nie możesz zrozumieć, że ja nie należę ale do żadnej religii. Ale tak, bracie, czy pani jest świadkiem Jehowy, żebym ja mówił do Pani siostro na przykład? Nie jesteśmy spokrewnieni w wierze. Ale mamy jednego Ojca w niebie. Ojcze nasz, któryś no, jest w no, niebie. Na to wygląda, że nie za bardzo jednego, skoro Pani przed chwilą powiedziała, że Jezus jest Ojcem. No Jezus jest naszym Ojcem za Adama. Sama sobie Pani przeczy. No za Adama, bo w Adamie umieramy. W Chrystusie mamy pani, życie wieczne. Ale wiedzą, że nie jest Pani wobec mnie szczera, bo nie chce Pani powiedzieć dalej. No ja mówię szczerze, ale że ty nie, tego nie możesz drugie, zrozumieć. Drugie pytanie, jeszcze moje. Czy pani była kiedyś świadkiem Jehowy? Nigdy nie byłam świadkiem Jehowy, ale właśnie interesuję się religiami. I właśnie zauważyłam, że każda religia na swój sposób naucza. Ma te swoje właśnie
te swoje właśnie litery, książeczki, te swoje nauki i podpiera się na Biblii i mówi, że tylko oni są najbliżej Boga, najbliżej Chrystusa, bo oni najbardziej głoszą albo najbardziej naśladują Chrystusa. I tak każda religia przyciąga do siebie. Mówi właśnie o sobie, Na tym nie? to polega. No, każda mówić sobie mówi, ale proszę mi powiedzieć, która religia głosi oprócz świadków Jehowy? No przecież Jezus Chrystus nie Ale założył nie. żadnej religii. Jezus Ale Chrystus. dobrze, ja nie mówię o religii, ale które zgrupowanie religijne w takim razie głosi, czyli naśladuje Jezusa, bo Jezus wyraźnie dał polecenie przed wstąpieniem do nieba: idźcie i głoście. Powiedział tak? Powiedział. Nie powiedział: stwórzcie sobie jakąś, no nie wiem, jakąś tam, trudno mi to, No, nie chcę gdzie jest dwóch swego. albo trzech zebranych w imieniu moim, tam jestem pośród nich. No, gdzie Różne będziemy pośród, dobrze, wyznawać ale Boga? Czy w gdyby Jezus, kościele, czy w Jerozolimie, czy na Jasnej Górze? proszę panią, Nie, w duchu i w gdyby Jezus się prawdzie. spotykał tylko z dwoma, trzema uczniami, to nie umiałby przekazać tej prawdy. Dwunastu tylko On miał. szedł, on szedł Dwunastu. i głosił. Na początku tak, on szedł i głosił. Potem coraz więcej do niego się przyłączało. 12 apostołów, ale uczniów o wiele więcej w trakcie swojej działalności tutaj na ziemi No to ty, pozyskał. bracie, jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. Oczywiście, tak, Czy... jestem jego naśladowcą. O, uczniem też mogę powiedzieć, tak jest. Ale Ojcem i Stworzycielem, zgodnie ze Słowem Bożym, jest Jehowa Bóg. Może ktoś się czepiać nazwy tego imienia, może ktoś powiedzieć, że jest Jahwe, że to jest forma właściwa. Ja się nie będę z tym kłócił, jeśli chodzi. Ale tetragram jest tetragram. JHWH. Jak to przeczyta, to tak przeczyta. Ale wskazuje na jednego Boga. Jedynego. Prawdziwego. No i dla mnie tym jedynym prawdziwym Bogiem jest Jezus Chrystus, bo No On widzi za mnie pani, cierpiał i oddał no to jest, życie. no to widzi pani, no I do Niego to należymy. On tak oddał pani czyta drogocenną krwią, Biblię, odkupił nas. zawsze, jak mógł być Bogiem, jak zawsze do Ojca się zwracał z szacunkiem Ale mówił, że do On swego wykonuje to. Ojca. Ojciec Jezusa nie może być naszym ojcem, bo byśmy byli Jak nie może, fałszywymi jak nie Chrystusami. może być? Jest, w sensie dosłownym nie jest, a jest Stworzycielem, to jak mam się do Niego zwracać? Ale Chrystus On jest teraz stworzył ludzi. Stworzycielem, tworzy nowe niebo i nową ziemię, gdzie ma być sprawiedliwość. On Wie jest pani co? Twórcą. No, teraz akurat podjechałem pod hurtownię, także muszę i tak zakończyć rozmowę. Bracie, ale Według to na nie mnie. pani, to królowa z tobą rozmawiała. Ty w słowach jest O, prawda, bracie, no oszukujesz teraz ludzi. Aniołku, nawróć się, Mateusz 24, 31. Bądź aniołem, nie pionierem. Jehowa amerykański cię wiecie pan, oszukał. i dalej właśnie dochodzimy do Co tego. oni ci Nie zrobili w twoim czytacie, że mózgu? kim Co oni jesteście? ci zrobili? Co ta Ameryka Ja ci się zrobiła? przyznałem, nie macie odwagi nawet powiedzieć, Chrystus jest że najważniejszy, należycie do Efezjan tej 4, partii. 20 do Nie macie odwagi, 24. według mnie, przepraszam, że użyję tego słowa, ale jesteście tchórzami, skoro nie macie odwagi powiedzieć Bogdan nawet, kim jesteśmy. 1:24, 1:12, Dziękuję anioł, bardzo. objawienie Do 21, widzenia. 12, anioł do ciebie mówi i Do widzenia. księżniczka królowa przyszła, Urszula Olszewska i Bogdan A Czycierski. szatan też był aniołem, wzajemnie. Słuchaj, nawróć się do Chrystusa i żyj dalej na ziemi. Błogosławimy. Błogosławimy, bo my błogosławimy i wskrzeszamy. Anioł tutaj mówi, chociaż chcieli nas dać do Świadków Jehowy. I Urszulka Olszewska jest No. tutaj. Ciepło, i co, ciepło tam, nie? ciepło, ale mnie nogi tak bolą. Jeszcze tak To szybko trzeba biegam. chodzić, jak bolą, to trzeba Jezus, chodzić. aha, chodzić, jeszcze chodzić, tak. No, bo to Jak jest bolą, to. to jeszcze chodzić. Gdy też kolana bolą, to trzeba biegać. Papieroski. Te świństwo, O, te, trucizna. powiedziałam, teraz powiedziałam tak, że ten, jak to się mówi, do trumny gwóźdź. Proszę, chleba na każdy dzień, jeszcze jeden wzięła, to jeszcze niego. No, ale mi nie palimy papierosku, bo Jezus nie palił, nie miał komina, bo dym leci znaczy z Bo dym komina. leci, a tak to jak, a my płótniemy, to też dym leci. No, ale to gazy jakieś. Nie, to tak.
Tak, tu mam wino jeden z ryby, tak? Ja mu teraz przeszkadzam, nie? No. Nie, nie. Ja zaraz odchodzę. A może zrobimy jaką kawę? Coś. Że kawkę zrobimy. To się stało. Nic się nie dzieje. Na pewno nic. O, jest dobrze, obiad. Dobrze, no. Super. Niech mi pani napisze tam, ile kosztuje jej powiedzia. To jest miłość Chrystusowa. No. Ewangeliana. A chce pani powiedzieć, że pani kawałek ryby, czy kotleta, jak pan coś powiedział. Byle będzie to dobre, świeże, a dobre. No. Uważajcie na tych religiantów. Tak, a tu sobie wzięłam. A pani już nie chciał nic. Nie. No, ale ja sobie wzięłam i taki pół kurczaka wzięłam sobie, tak? A na rampie? Niech pan się poczęstuje. Nie, dziękuję. Proszę! Dziękuję. Kur, wagon przywieźli jednego białego koguta. Nie wyda taką naczyń, że on nie wyda. Proszę, weź pan sobie. To pani umia. Smaczek. No, ja. A, ja myślałam, że to ten, a to smaczek. No. Proszę. No dobra, poczęstuję. Dla pana też? Dziękuję uprzejmie. No. Proszę, 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 nie, ja, aha, tam coś, aha, to może być. Dziękuję bardzo. Ja mówię, a wy świeży, ja mówię, ale ona świeży, świeży. No, dobre. Bo ja wino zawsze mówię, żeby nie dała mi tam takiego starego hulca, bo to to. Zresztą najlepiej lubię, bo to jest lepsze niż ta kiełbasa. Co, nie? No, ja się trochę przyzwyczaję, to później lubi taką jedną kiełbasę jeść. Nie wolę, a...